Witamy serdecznie wspaniały, starodawny Kraków. Witamy z całej Polski i na kolejnej imprezie promującej mięso drobiowe, a także hodowców i producentów drobiu. Chcemy spotkać się tutaj właśnie na Placu Wolnica. Dzień dobry, witamy serdecznie Kraków. Kraków wita kurczaka w drodze dookoła świata. Od zawsze jest z nami pan prezes Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów drobiu, pan Andrzej Danielak. Którego zapraszamy na scenę, bardzo prosimy, pan Andrzej Danielak. Poprośmy teraz, Mireczko, aby się nasi goście zabrali głos. Witam serdecznie szanownych państwa. Nazywam się Andrzej Danielak, mam zaszczyt reprezentować Organizację Ogólnopolską Hodowców i Producentów Drobiu o nazwie Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu z siedzibą w Warszawie. Jest to organizacja, która zrzesza hodowców, tych, którzy dzisiaj zorganizowali ten festyn dla państwa, byście państwo mogli się zapoznać z osiągnięciami polskiego drobiarstwa oraz zadegustować porcje kulinarne, które państwu chcemy zaprezentować w ramach naszej akcji promocyjnej. Witam serdecznie i bardzo się cieszę, że kurczak dookoła świata zawitał do pięknego miasta Krakowa, miasta królewskiego. Szanowni państwo, wiemy z historii, z różnych przekazów, że to drób dawniej na dworach królewskich był najbardziej wykwintnym, najlepszym daniem. Dlatego my, wracając do tradycji, zachęcamy państwa do tego, żeby mięso drobiowe było mięsem pierwszym w waszym jadłospisie. Jest to mięso bardzo wartościowe, zdrowe. Polecamy i staramy się promować. Opowiem o strasznej historii, co za nam, a po plecach przebiegną wam dreszcze. Bohater jej Chińczyk czółno miał na wielkiej żółtej rzece. Był poganinem okropnym tak, że Lucyfer by się zląkł. Nazywał się jakoś tak, wiecie, o, Wing Chang Lu. A że galarze go zwali, dziękał. Jau, 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 Chińczykum, Chińczykum, jau, jau, jau. Żeglarz mniej bystry niż ty. Nie pojmie historii o Wing Chang Lu. Za dużo w niej takich haj, haj, jau. W latach powojennych Instytut Zootechniki skupiał się głównie na doskonaleniu populacji krajowych rodzimych ras i odmian drobiu, czy i pojedynczych rodów nielicznych, które dostaliśmy wtedy w ramach pomocy UNRY. Skupiali się też pracownicy na optymalnym wykorzystaniu mieszanek paszowych z krajowych surowców, ponieważ byliśmy przez lata odcięci z taką swobodnym obrotem z zagranicy. W latach 70., jak wiemy, pojawiła się duża szansa dla drobiarstwa. Uruchomiono tanie kredyty, równocześnie udostępniono nam materiały paszowe, bardzo dobre dodatki, jaką jest soja między innymi, do tego materiał hodowlany. Okazało się, że Polacy bardzo szybko potrafili to przeliczyć i wielu wykształconych, znakomitych fachowców, ludzi, którzy pracowali na posadach państwowych, zmieniło swoją profesję, zajęło się drobiarstwem, korzystając właśnie z tych tanich kredytów. Pan lubi polskie jedzenie, to teraz będziemy wymieniać. Bardzo lubię polskie kuchnie, jaki favorite gołąbki.
Czy to było pierwsze danie polskie, które przyrządziła panu pana małżonka? Czy teściowa może? Nie wiem. Pierogi? Pierogi, no to masz... jednak teściowa przygotowała te pierogi na pewno, tak? Fantastyczne nagrody, niepowtarzalne nagrody. Pytanie A pierwsze. W Polsce popularnymi rasami kur są zielononóżka i żółtonóżka. Ale zielononóżka i żółtonóżka to tylko połowa nazwy. Czy druga część nazwy tych kur to A. wróblowata, czyli na przykład zielononóżka wróblowata, kuropatwiana, czyli na przykład żółtonóżka kuropatwiana, C. cietrzewiana, czyli na przykład zielononóżka cietrzewiana. Start. Czas start na zastanówcie się. Kapitan odpowiada. Uwaga, 15 sekund. Jesteśmy gotowi? A, B czy C? B, kuropatwiana. Brawo, jeden punkt. Państwo bardzo liczą, odpowiedź. Dobrze? Państwo liczą, brawo. Brawa od publiczności. Czy byłeś tam nad Kongo River? Boys, blow. Tam febranie złe zbierasz śliwo. Blamy, bully, boys, blow. Jankeski okręt w rzekę wpłynął. Boys, blow. Ech, błyszczą reje barwą żywą. Blamy, bully, boys, blow. Sam, blamy, boys, and blow. Forever, blow, boys, blow. Cholerne brzegi Kongo River. Blamy, bully, boys, blow. Jak smakuje ci polska kuchnia? Jeżeli dobrze, to co szczególnie? To znaczy, można tak powiedzieć, smakuje mi właśnie polska kuchnia, te wszystkie, tylko jedyna, wszystko prawie właśnie ale jem. Mam nadzieję, że nie powiesz, że pierogi. Nie. To znaczy wszystko, na przykład bardzo smakuje mi na przykład zupy, na przykład grzybowe. Rosół też bardzo smaczne. A mi smakują zupki chińskie, wiesz? I ten... jedyna potrawa nie jem, to tak, jest... to jaka? Mięso tatarskie, to jest jedyne. A reszta nie jem, tak. Dobrze, a flaki, reszta a flaki to, polskie? Fraki jem. Tak. Nawet ten fraczki, tak? Fraczki. Te zupy, tak? Tak. Nawet... ten smak trochę podobny do chińskiego, to znaczy większość Chińczyków właśnie... Bo jest na ostro. Tak, z papryką. Smakuje. Raz do tyłu i lewa, prawa, lewa. No Twardowski tutaj czeka na zawodników do biegu jajcarskiego. Ale odstawiać może jak czy. I raz i zostajemy szeroko i niżej. No i uwaga, to jest to, co jest najbardziej kruche i nietrwałe, a o które trzeba dbać. Otrzymujecie państwo jajeczko. Jak bieg jajcarski, no to oczywiście z jajkami. Tu będzie linia startu. Musicie dojść do tej linii. 3, 2, 1, start! No i proszę, Andrzej Ławniczak jak biegnie. Proszę bardzo, specjalista od jajeczka. No proszę, to jest. Jak to jest, tak? Dobrze, okej, wszystko mamy. Pierwsze, mamy drugie, trzecie, czwarte. Mamy, dobrze. Andrzej, ty nie możesz brać udziału. A w nagrodę Andrzej wam ugotuje jeszcze jedną potrawę. Mamy tak, mamy zwycięzców. Pierwsze miejsce, drugie, trzecie. Ja chciałbym was zapytać, miły panie, oczywiście o to, czy wybrałybyście skrzydełko czy nóżkę? Nóżkę. Nóżkę. A pani? Nóżkę. A pani? Może skrzydełko. Właśnie. A dlaczego to skrzydełka, a nie nóżka? No, bo takie delikatne. Przypomnijmy, jak pani ma na imię? Pani Anno. Julia i Amelia.
wygrały. Zdaniem jurorów namalowały najpiękniejsze prace. Czyli bardzo proszę i gratuluję. I ten emocjonujący bieg, nie wiem, jakie pan ma doświadczenia, pan już brał udział na niejednej olimpiadzie pewnie. Nie brałem. Jak pan ma na imię? Grzegorz. Panie Grzegorzu Uścisk, dzwoni prezesa, to nagroda główna, dziękuję, pięknie. Nie, oczywiście wręczamy nagrodę panu, wręczamy. Pani Janina jest wzruszona, nawet ucałowała panią profesor. Następnym razem nie zdolne są pan pewnie. Szanowni państwo, w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu w Warszawie, organizatora dzisiejszej imprezy, dzisiejszego działania promocyjnego, serdecznie państwu, wszystkim uczestnikom, degustującym, uczestnikom czynnym w różnych konkursach, serdecznie dziękujemy. Również dziękujemy w imieniu Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego, tego, który decyduje o przydzieleniu środków na tego typu działania, jakie dzisiaj żeśmy przeprowadzali. Także zachęcam państwa do spożywania mięsa drobiowego, krajowej produkcji, co mocno podkreślam, bowiem my, jako producenci polscy, gwarantujemy bezpieczeństwo żywności. A my zapowiadamy przede wszystkim za moment ucztę artystyczną z kurczakiem dookoła świata w rytmie szanty, czyli pieśni z pokładu żaglowca. Objąłem ją zwyczajna rzecz, ale krzyczy łapska plew. Aż ku na moje rolling with you friend. Więc ja ją na kolana wymigła, ona jeszcze bardziej przyjechała.